Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U16 kobiet. Przed nami finał, a w zasadzie druga połowa tego finału. Ostatni, 28 mecz rozgrywany w sobotę i w niedzielę w hali AWF we Wrocławiu. W finale walczą drużyny Pragi, MUKS Praga Warszawa. To ta drużyna w strojach niebieskich. Ich przeciwniczki to zespół Wandy Kraków w strojach biało-niebieskich. Po pierwszej połowie prowadzi drużyna Pragi Warszawa 2-1. Spotkanie rozpoczęło się w ten sposób, że Paulina Tomasi, grająca z numerem 30 w białej koszulce, takim efektownym strzałem z daleka lewą nogą uzyskała prowadzenie dla zespołu z Krakowa. Na wyrównanie czekaliśmy aż pod koniec pierwszej połowy spotkania. Dwukrotnie Alicja Materek, grająca z numerem 14, pokazała, że potrafi strzelać z daleka. Najpierw był to rzut wolny, bezpośrednio wykorzystany i było 1-1, a tuż przed końcem pierwszej części efektownym strzałem z prawej strony podwyższyła wynik na 2-1. Jest moment przerwy, podam Państwu składy, w jakich grają obydwa zespoły. Na początek zespół Pragi Warszawa, numer 1 Natalia Betlińska, numer 6 Zofia Giętkowska, numer 7 Natalia Olszowska. Poczekajmy, bo tutaj akcja pod bramką warszawianek, próba strzału i fantastyczna parada Natalii Betlińskiej, ale akcja się jeszcze nie zakończyła przy piłce zawodniczki Wandy Kraków. Czyżbyśmy mieli teraz szybką kontrę? Kiedy będzie dogodny moment, podam Państwu dalszą część składu obydwu zespołów. To futsal, to bardzo szybka gra, tu się sytuacje zmieniają momentalnie, sekundy na sekundę. Poczekajmy na tę akcję przy piłce zawodniczki z Warszawy. Powinny to uspokoić. Prowadzą 2-1. Piłka wychodzi na aut. Numer 20 Anna Furmaniak. Zawodniczki z pola numer 5 Martyna Sokołowska, 8 Wiktoria Laur, 10 Matylda Bujak, 11 Klaudia Krzysiak, 13 Martyna Sobczyńska, 9 Zuzanna Golińska, 15 Daria Umińska, 17 Justyna Bartman i 18 Wiktoria Długosz. Trenerem zespołu z Warszawy jest Marek Anglard, jego asystentem Bartłomiej Gąsior, a kierownikiem drużyny pan Wojciech Zalewski. Zespół Wandy Kraków, tak jak mówiłem, stroje biało-niebieskie. W bramce Anna Bałuszyńska, numer 16 Julia Płaza, 28 Sandra Różycka, 30 Paulina Tomasiak, 88 Julia Basta. Numer 77 Anna Wełna, numer 11 Joanna Nawrot, numer 17 Sabina Kubiszewska, numer 24 Lidia Myśliwiec, 25 Anna Zabagło, numer 26 Martyna Szostak, 31 Patrycja Jania i 32 Mirga Rasita. Trenerem tego zespołu jest pan Krzysztof Szot, kierownikiem drużyny Magdalena Król, a menadżerem Przemysław Stawarz. W półfinale zespół Wandy Kraków pokonał Respekt Myślenice 4-1, a drużyna Pragi Warszawa wygrała 3-1 z Progresem Kraków. Także trzy drużyny z Małopolski w pierwszej czwórce. Także tam, jak widać, najlepiej pracuje się z młodzieżą, jeśli chodzi o futsal w kategorii U16. Teraz próba takiego niecelnego strzału. Warszawianki prowadzą, one będą starały się kontrolować grę, natomiast no, z presją ubiegającego czasu będą musiały zmierzyć się piłkarki Wandy z numerem 88. Teraz przy piłce Julia Basta. Numer 30 Paulina Tomasiak, to jest wyróżniająca się piłkarka w drużynie Wandy Kraków, dysponuje bardzo mocnym uderzeniem z lewej nogi. Teraz z kolei warszawianki z 17, próba takiego długiego podania Justyny Bartman. Miała problemy z opanowaniem piłki Martyna Sokołowska. Mówiłem o tym, że 12 drużyn przez dwa dni rywalizowało tutaj we Wrocławiu w tych mistrzostwach, znakomicie zorganizowanych, wszyscy to podkreślają. Podkreślają też gościnność Ślęzy Wrocław, bo to Ślęza Wrocław jest organizatorem tych mistrzostw. Teraz widzieliśmy przed chwilą, jak szybko odbywają się tutaj zmiany, jeśli chodzi o futsal. Nasze zawodniczki, które no w zasadzie jeszcze i pod względem wieku i umiejętności ustępowały rywalkom, zajęły 11 miejsce w stawce 12 zespołów. I teraz Natalia Betlińska. Widzimy pierwszą wyjściową piątkę drużyny z Warszawy.
z numerem 20, tak z przodu Anna Furmaniak, ona liczy na błąd rywalek, z 14 Alicja Materek, jak do tej pory zdobywczyni dwóch bramek, które dają prowadzenie drużynie Pragi Warszawa. Tempo jakby nieco spadło, za nami 3 minuty tej drugiej części meczu. Gramy dwa razy po 10 minut czystego czasu gry. To oznacza, że zegar jest zatrzymywany. Teraz szansa przed zespołem z Warszawy. Furmaniak. I teraz próba kolejnego strzału Alicji Materek, tym razem powstrzymana bardzo dobrze przez którąś z grających w obronie zawodniczek Wandy Kraków. Bronią się teraz krakowianki. Bardzo groźny jest ten duet Anna Furmaniak, Alicja Materek. Furmaniak przy piłce. Próbuje dojść do strzału. Czy zdoła oddać piłkę koleżance? Wywalczyła rzut rożny. Anna Furmaniak na Państwa ekranach. Próba takiego wrzucenia piłki. Spokojnie wycofanie. Tutaj musi uważać zawodniczka, aby nie popełnić błędu, bo już z numerem 28 czekała na jej błąd Sandra Różycka. I krakowianki, jakby zgaszone tymi dwiema bramkami, które straciły pod sam koniec pierwszej części spotkania. Już teraz przesunięta do ataku Paulina Tomasiak, mimo że ona nominalnie rozpoczynała grę w liniach defensywnych. Teraz jest szansa, właśnie Tomasiak przy piłce, ale bardzo dobre wyjście Natalii Betlińskiej, która już po raz drugi ratuje swój zespół przed utratą bramki. Jest szansa na trzecią bramkę dla drużyny warszawskiej. Czy będzie dokładne podanie? Było, ale w porę wróciła grająca raczej z przodu Sandra Różycka. Nie mają już sił krakowianki. Dwie z nich zostały z przodu pod bramką drużyny Pragi Warszawa. Bardziej techniczną piłką próbują grać warszawianki. No próba teraz takiego ładnego odegrania do Alicji Materek, ale nic z tego nie wyszło. 4 minuty 25 sekund, tyle upłynęło czasu w tej drugiej części spotkania. Jeśli by to spotkanie zakończyło się remisem, będziemy mieli rzuty karne. W rzutach karnych właśnie padło rozstrzygnięcie, jeśli chodzi o brązowy medal, ale może o tym za chwilę. Próba zagrania piętą. Materek. Furmaniak indywidualnie z prawej strony i mamy trzecią bramkę dla zespołu MUKS Praga Warszawa. Cieszą się, co zrozumiałe, zawodniczki z Warszawy. Indywidualna akcja Anny Furmaniak zaprezentowała bardzo dobre wyszkolenie techniczne i tuż przy słupku zdążyła zmieścić tę piłkę obok zrozpaczonej bramkarki z zespołu z Krakowa. No to dodało skrzydeł na pewno drużynie z Pragi. Teraz jeszcze próba szybkiego strzelenia czwartej bramki. Bardzo interesująca akcja. Furmaniak tym razem w roli asystentki dogrywającej tę piłkę, ale nie udało się. Rozpoczyna teraz zespół krakowski. 25 to Anna Zabagło indywidualnie i teraz jest szansa na bramkę, ale bardzo czujna właśnie w liniach obronnych i w bramce jest Natalia Betlińska. To jej wyjście spowodowało teraz wybicie piłki na aut krakowianki. No wyraźnie jakby zagubione, nie mają pomysłu na grę, liczą tylko i wyłącznie na dokładne, silne strzały Pauliny Tomasiak, a mało jest tej gry kombinacyjnej. Paulina Tomasiak próbowała teraz przeciąć lot piłki. Proszę, jakie dobre wyszkolenie techniczne i teraz próba dogrania do nadbiegającej Natalii Olszowskiej. Bardzo dobrze zrobiła to Anna Furmaniak, ona właśnie przy piłce.
No i teraz ofiarna gra bramkarki z Krakowa zapobiegła utracie kolejnej bramki. Mało czasu, już 6 minut upłynęło czystego grania w tej drugiej części. Numer 88, Julia Basta. Julia Basta indywidualnie, ale tam w porę wróciły warszawianki. Teraz Basta faulowana, będzie dogodna okazja do strzelenia bramki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Z numerem 17 pojawia się Justyna Bartman. Zmieniła grającą z numerem 25 Annę Zabagło. Paulina Tomasiak. Mówiłem o tym, że dysponuje bardzo mocnym uderzeniem z lewej nogi. No i teraz świetnie w bramce spisała się Natalia Betlińska. Trener zespołu z Krakowa, pan Krzysztof Szot, który bardzo żywiołowo reaguje na wydarzenia na parkiecie hali Akademii Wychowania Fizycznego, aż podskoczył tutaj, wyskoczył ze swojego stanowiska, dopatrując się w faulu bramkarki warszawskiego zespołu na jednej z zawodniczek Wandy Kraków. No i teraz już widać, że szukają najprostszych środków zawodniczki z Warszawy. Prowadzą 3-1, mimo że to właśnie Wanda prowadziła w tym meczu 1-0. Kolejne przewinienie. No i nie wiem, czy doszedł do Państwa głos speakera. To było trzecie przewinienie w polu karnym drużyny warszawskiej, a więc każde następne będzie karane tak zwanym przedłużonym rzutem karnym. Takie są przepisy, jeśli chodzi o futsal teraz. Ten mur dobrze ustawiony. No i widzą Państwo, dokonuje cudu w bramce Natalia Betlińska, choć ten strzał Pauliny Tomasiak, no bardzo, bardzo prawidłowy, bardzo taki mocny. Zasłonięta była bramkarka zespołu warszawskiego, a mimo to bardzo dobrze poradziła sobie z tą trudną sytuacją. Krakowianki już rzucają teraz wszystko na jedną szalę i Tomasiak zwinna. No teraz nie wiem, czy nie było faulu właśnie na zawodniczce z Warszawy, poszkodowana przy tej akcji. Będziemy mieli przerwę, czas na żądanie drużyny Pragi Warszawa. Pan Marek Anglard poprosił właśnie o tę chwilę przerwy. Chce uspokoić swoje zawodniczki, a przy okazji masażyści mają tutaj szansę, aby doprowadzić Natalię Betlińską do pełnej sprawności. To właśnie zespół MUKS Praga Warszawa. No wszystko wskazuje na to, że jak na najlepszej drodze do tego, żeby wywalczyć tytuł i złoty medal młodzieżowych mistrzostw Polski U16 kobiet tutaj rozgrywanych we Wrocławiu. Zobaczmy, kogo desygnował do gry trener Marek Anglard. Nie chce ryzykować. Na parkiecie pierwsza piątka, chociaż teraz widzę, że jednak robi zmianę. Daje odpocząć tej swojej doborowej czwórce zawodniczek z pola. Pozostaje oczywiście w bramce Natalia Betlińska. Natalia Betlińska długim wyrzutem teraz znalazła koleżankę Darię Umińską. Umińska próba dogrania i broni teraz bramkarka z Krakowa. Warszawianki z 17, Justyna Bartman. No pusta bramka, no niewiele brakowało, to było bardzo ładnie rozegrane, nie był taki strzał siłowy, próbowała tak technicznie Justyna Bartman zmieścić piłkę w bramce i gdyby to się stało, prawdopodobnie sprawa byłaby już rozstrzygnięta. No indywidualnie grają teraz krakowianki, faulowana. Faulowana przy tej akcji była grająca z numerem 30 Paulina Tomasiak.
z numerem 88, Julia Basta. Ona albo Paulina Tomasiak. Julia Basta, rzut karny. Szansa na zdobycie kontaktowej bramki. Numer 80, Julia Basta. A w bramce Natalia Betlińska. Czy będziemy mieli jeszcze emocje do końca? W zasadzie jak na futsal ponad 2,5 minuty czasu jeszcze pozostało. Gdyby się udało zdobyć tą drugą bramkę, byłoby naprawdę emocjonująco. Julia Basta. I druga bramka dla Wandy Kraków, a więc będą jeszcze emocje. 2,5 minuty do końca tego spotkania. 3-2 prowadzi MUKS Praga Warszawa. Warszawianki, one rozpoczynają. Ta bramka dla Wandy z całą pewnością doda im skrzydeł. Zobaczymy, czy zdecyduje się Marek Anglart na powrót tej jego pierwszej wybranej czwórki zawodniczek z pola, bo ta druga wyraźnie słabsza. Chociaż zobaczmy teraz z numerem szóstym, przepraszam, z ósemką Wiktoria Laur. Straciła piłkę. Walczą teraz w parterze zaciekle. Numerem 28 Sandra Różycka. Dwoi się i troi. I teraz o czas poprosił trener Wandy Kraków Krzysztof Szot. No tego się można było spodziewać. Chce uspokoić swoje zawodniczki. Powiedzieć, że tylko jedyna akcja może zdecydować o tym, że jeszcze będą w grze. Bowiem przy remisie będziemy mieli rzuty karne, a rzuty karne to jak zawsze w piłce nożnej, niezależnie od tego, czy rozgrywanej na trawie, czy w hali, to zawsze loteria. Dwie minuty i 9 sekund pozostało nam do końca finałowego meczu. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski kobiet U16 rozgrywane we Wrocławiu. 2 gole na swoim koncie ma Wanda Kraków. Krakowianki w strojach biało-niebieskich. Ich przeciwniczki MUKS Praga Warszawa prowadzą 3-2. No i teraz sporo szczęścia miała Natalia Betlińska. Piłka już minęła bramkarkę z Warszawy, odbiła się od słupka i wyszła na rzut rożny. Julia Basta nie wie komu podać. Dobrze teraz w obronie warszawianki. Czy przejmą piłkę? Nie przejęły, ale szansa na kontrę. Nie udało się piłki opanować Darii Umińskiej. Musi teraz wracać. No, prawdziwych cudów w bramce dokonuje Natalia Betlińska i głównie tej zawodniczce koleżanki z Warszawy zawdzięczają to, że przegrywają, że prowadzą w tym meczu 3-2, bowiem krakowianki miały tych szans na wyrównanie co najmniej 3 lub 4. To już nerwy. Numer 30, Paulina Tomasiak, tym razem wysoko ponad bramką nie musiała interweniować Natalia Betlińska. Ona długim wyrzutem. No i ta bramka chyba przesądza sprawę. Numer 5, Martyna Sokołowska. Daleki wyrzut Natalii Betlińskiej. Zapomniały krakowianki kompletnie o obronie. No i teraz, tak jak się chyba tego można było spodziewać, prowadzi dwiema bramkami zespół warszawski. Marek Anglart desygnuje do gry swoją podstawową czwórkę zawodniczek w polu, bo oczywiście Natalia Betlińska pozostaje w bramce. Numer 30, natychmiastowa odpowiedź Pauliny Tomasiak. Coś się tutaj dzieje, proszę Państwa. Jeszcze będziemy mieli emocje do ostatnich sekund, mówiłem. To jest taki pojedynek Pauliny Tomasiak i Natalii Betlińskiej. Jedna w bramce dokonuje cudów, a druga strzela jak na zawołanie.
I teraz właśnie Tomasiak. Niecelnie, minimalnie niecelnie. Rzuciła się teraz za tą piłką i ja spoglądam, zegar oczywiście zatrzymany, mówię Państwu to, co jest poza kadrem. 8 minut 49 sekund. Taki czas upłynął nam w tej drugiej części. Warszawianki. Próba teraz strzału Alicji Materek. Doping. Doping pozostałych drużyn i kibiców, którzy oglądają to spotkanie. Rzeczywiście spotkały się dwie fantastyczne drużyny i czy będzie bramka? Pełna poświęcenia teraz interwencja Julii Basty. Jest Materek. Materek, ona jest bardzo dobrze wyszkolona technicznie. Już tylko 45 sekund. Spokojnie, spokojnie, mówi trener Marek Anglard. Warszawianki długo przy piłce. Do Furmaniak. Furmaniak raczej też piłki nie straci. No i teraz będzie trzymać piłkę w narożniku. Nie utrzymała. Proszę Państwa, 29 sekund do końca tego meczu. Julia Basta. Już teraz wszystkie piłki kierowane są do Pauliny Tomasiak. Nie ma faulu, mimo że reklamują zawodnicy i trenerzy, zawodniczki i trenerzy z Krakowa. Nie może się pogodzić z tą decyzją trener Krzysztof Szot, bo jest rzut wolny, ale dla Pragi Warszawa i niespełna 18 sekund do końca spotkania. Warszawianki. Czy będzie wycofanie piłki, czy bezpośredni strzał na bramkę? Chyba raczej bezpośredni strzał na bramkę. 17 sekund. Pogubiły się teraz krakowianki i faulują w takiej prostej sytuacji. 13 sekund. No sędzia na wszelki wypadek idzie do narożnika, bo pan trener Krzysztof Szot już niemalże nie wytrzymuje nerwowo. Nie chciałbym być w skórze sędziego. Nerwy, jeszcze raz nerwy. Czas oczywiście zatrzymany. 13 sekund. Próba zmieszczenia piłki w okienku i teraz długi wyrzut. Poradzą sobie warszawianki. Zaasekurowała teraz piłkę Zofia Giętkowska. 7 sekund do końca. Poczekają jeszcze na końcowy gwizdek sędziów i syrenę. Drużyna z Warszawy i proszę popatrzeć, co się tutaj dzieje. Zespół MKS Pragi Warszawa zostaje młodzieżowym mistrzem Polski kobiet w kategorii U16, wygrywając w finale 4-3 z drużyną Wandy Kraków. Dramat jednych, radość drugich, ale tak to już w sporcie bywa. Trener Krzysztof Szot nie może się pogodzić z decyzjami sędziów. Popatrzcie Państwo, leżą, nie podnoszą się zawodniczki z Krakowa. One też chciały wygrać, ale mistrzem Polski zostaje zespół MKS-u Pragi Warszawa.